Kanał YouTube Topowy Kom Najlepsze audiobooki Dlaczego rady Carnegie Ego nie tracą aktualności? W 1936 roku Dale Carnegie napisał do czytelników pamiętne zdanie Prawdopodobnie największym problemem, z jakim człowiek musi się zmierzyć, są relacje z innymi ludźmi Stanowi ono fundament książki How to Win Friends and Influence People WID Polskie Dale Carnegie jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Studio M.K. Warszawa 1993 rok i nie przestaje być aktualne do dziś. Opracowywanie strategii rozwoju relacji z ludźmi to sprawa skomplikowana. Obecnie komunikujemy się w sposób błyskawiczny. Liczba środków komunikacji od 1936 roku uległa spotęgowaniu. Kręgi znajomych wykraczają poza granice państw, branż i ideologii. Ale mimo tak poważnych zmian, książka Carnegie Ego nie zestarzała się. Przeciwnie, zawarte w niej zasady są dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Nadal stanowią podstawę każdej rzetelnej strategii pokierowania relacjami z ludźmi, obojętnie czy chodzi o promowanie marki, przeproszenie żony czy namówienie kogoś do inwestycji. Jeśli źle do tego podchodzimy, łatwo nadać niepoprawny komunikat, urazić drugą stronę lub całkowicie minąć się z celem. W czasach chwiejnej równowagi twierdzi amerykański pisarz James Ferber, gdy błędnie dobrane lub źle zrozumiane słowo może spowodować tyle samo zamieszania, co pochopne i nieprzemyślane działanie, w komunikowaniu się ważna jest precyzja. Ferber pisał te słowa 50 lat temu. W dzisiejszych czasach równowaga jest jeszcze bardziej rozchwiana. Wzrosły też stawki. Trudno rozeznać się w mnogości rodzajów środków przekazu. Każde słowo, każdy werbalny i pozawerbalny przekaz jest wnikliwiej niż kiedykolwiek rozbierany na czynniki pierwsze. Jeden błędny ruch powoduje znacznie poważniejsze komplikacje niż dawniej. Niemniej jednak, w każdej relacji z drugim człowiekiem, Między dzień dobry a do widzenia istnieje szansa na zdobycie przyjaciela i wywarcie pozytywnego wpływu. Ci, którym w życiu codziennym się to udaje, odnoszą sukces. Ma on jednak cenę, którą nie każdy chce zapłacić. I nie chodzi tylko o uzyskanie biegłości w posługiwaniu się mediami społecznościowymi. Doradca prezydenta James Humes powiedział, że sztuka komunikacji to mowa przywództwa. Innymi słowy umiejętne utrzymywanie relacji z ludźmi prowadzące do wywierania na nich wpływu, w takim samym stopniu dotyczy nadawcy komunikatu swego rodzaju lidera co środka komunikacji. Dzięki książce Carnegiego zrozumiesz, dlaczego tak się dzieje? Przeczytało ją ponad 15 milionów czytelników z różnych krajów, w tym światowi przywódcy, ważne osobistości branży medialnej, słynni biznesmeni i autorzy bestsellerów. Każdy musi zdać sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak kontakt neutralny. Po kontakcie z drugim człowiekiem zawsze czujesz się albo trochę lepszy, albo gorszy trzy. Najlepiej każdym skinieniem głowy, każdym spojrzeniem, każdym gestem sprawiać, aby inni czuli się lepsi. Takie zachowanie na co dzień przynosi wspaniałe wyniki. Poprawia relacje i ułatwia pozyskiwanie ludzi. A dzieje się tak dlatego, że przyjęcie tego rodzaju podejścia rozwija nasz charakter i pogłębia wyrozumiałość. A czyż dobroć nie ujmuje wszystkich? Interesując się innymi, w dwa miesiące zdobędziesz więcej przyjaciół, niż próbując innych zainteresować sobą przez dwa lata. To twierdzenie carnegie ego, jakkolwiek sprzeczne z intuicją, nadal pozostaje aktualne, ponieważ przypomina, że w epoce cyfrowej sekret rozwoju relacji z ludźmi wciąż polega na wyzbywaniu się egotyzmu. Żyjemy w bezprecedensowej erze samodoskonalenia i autopromocji. Obserwujemy na YouTube, jak filmiki typu Double Rainbow w dwa tygodnie uzyskują taką popularność, o jaką dawniej ludzie musieli zabiegać przez całe lata, a nawet dziesiątki lat. Widzimy, jak dzięki rzekomo nieumyślnie upublicznionemu wideo o treściach erotycznych. Ktoś z dnia na dzień staje się celebrytą. Oglądamy, jak politycy i eksperci, w celu poszerzenia swego elektoratu, mieszają rywali z błotem. Codziennie nakłaniają nas, abyśmy uwierzyli, że najlepszym sposobem dotarcia do opinii publicznej jest stosowanie montażu i parodii w środkach przekazu, zapewniających najszybsze upowszechnianie. Wielu nie jest w stanie się temu oprzeć. Jednak ci, Którzy rozumieją zasady relacji międzyludzkich, mogą działać w sposób znacznie bardziej pozytywny, szlachetniejszy i skuteczniejszy. Autopromocja i samodoskonalenie nie są z gruntu złe. Problem pojawia się wówczas, gdy proces postępu odnosimy tylko do siebie. Należysz przecież do grona siedmiu miliardów ludzi, Twój postęp nie dotyczy tylko ciebie. Im wcześniej prawda ta zacznie kształtować Twój sposób porozumiewania się z ludźmi, tym wcześniej dostrzeżesz, że metoda najszybszego rozwoju zawodowego i osobistego nie polega na robieniu wokół siebie wielkiej wrzawy, lecz na dzieleniu się sobą z innymi. Żaden autor nie pokazał tego wyraźniej niż Dale Carnegie. Ale zapewne nawet on nie wyobrażał sobie, że ścieżka prowadząca do istotnej współpracy między ludźmi zamieni się w autostradę umożliwiającą uzyskiwanie trwałych, wartościowych wpływów. Coś więcej niż błyskotliwy kontakt, ogrom interakcji sprawia, że umiejętności interpersonalne stały się cenniejsze niż kiedykolwiek. Ludziom chcącym mieć wpływ na innych nie wystarczy sprawne nawiązywanie kontaktów. Komunikacja jest zewnętrzną manifestacją naszych myśli o innych ludziach i zamiarów, jakie wobec nich mamy. Przecież z obfitości serca usta mówią. Podstawowa różnica pomiędzy współczesnym liderem a osobnikiem pasożytującym na relacjach międzyludzkich dotyczy wewnętrznych intencji. Największy wpływ na ludzi uzyskujesz wówczas, gdy: 1. Ludzie idą z tobą, bo coś dla nich zrobiłeś, i 2. Ludzie idą za tobą, dlatego, że jesteś tym, kim jesteś. Innymi słowy, największe wpływy osiągasz, gdy Twoje postępowanie przepełnione jest szczodrością i wiarygodnością. Tyle trzeba dać za wspaniały, trwały wpływ na ludzi, obojętnie czy chodzi o dwie osoby, czy o dwa tysiące osób. Jednak obopólne korzyści pojawiają się tylko wtedy, gdy szczodrość i wiarygodność są autentyczne i umiejętnie komunikowane. Ponieważ w naszej epoce wpływy celebrytów można pożyczać jak pieniądze w banku, a zainteresowanie mediów można wzbudzić skrzypiącym kołem. Każda możliwość prowadzenia komunikacji ma znaczenie, każdy środek przekazu można wykorzystywać do zdobywania zaufania, wyrażania wdzięczności i wnoszenia wartości. Jedno, co nie zmieniło się od czasów czarnego to wyraźna różnica pomiędzy wpływami pożyczonymi trudnymi do podtrzymania a wpływami zasłużonymi i stabilnymi jak oś ziemska. Carnegie był mistrzem wpływów zasłużonych. Weźmy kilka jego podstawowych zasad. Nie krytykuj, nie potępiaj, nie narzekaj, przyznawaj się do błędów, pozwalaj innym zachować twarz. Te zasady nie zrobią z ciebie błyskotliwego rozmówcy ani mistrza ciętej rypoustii. Przypominają natomiast, abyś zanim coś powiesz, Wziął pod uwagę potrzeby drugiej strony. Zachęcają do podejmowania trudnych tematów szczerze i z wyrozumiałością. Dopingują do bycia uprzejmym i pokornym liderem, małżonkiem, kolegą, sprzedawcą czy rodzicem. I wreszcie stawiają wyzwanie, aby zdobywać wpływy na innych niepozerstwem i manipulacją, lecz nawykiem szczerego wyrażania szacunku i empatii. Co zyskujesz? Trwałe, wartościowe przyjaźnie, wiarygodne transakcje, skuteczne przywództwo i markę wyróżniającą się na tle wszechobecnego egotyzmu. Książka Carnegie Ego okrzyknięta została bestsellerem literatury o samodoskonaleniu. Budzi to pewne nieporozumienia. Carnegie nie pisał o samodoskonaleniu. Ten termin pojawił się jako nazwa gatunku literatury którego rozwój zapoczątkował sukces, jak zdobyć przyjaciół. Paradoksalnie Carnegie nie podpisałby się pod wieloma współczesnymi poradami dotyczącymi samodoskonalenia. On kierował się autentycznym zainteresowaniem drugim człowiekiem. Uczył zasad płynących z wewnętrznego zadowolenia, wspomagania innym w osiąganiu sukcesów. Trafniejszym określeniem byłoby zapewne nazwanie jak zdobyć przyjaciół bestsellerem wśród literatury o rozwoju duchowym, ponieważ książka ta opiera się na duchowej złotej regule. Przedstawiane tutaj zasady dotyczą czegoś więcej niż samodoskonalenie i autopromocja. Są strategiami prowadzącymi do osiągania trwałych i ważnych postępów w prowadzeniu rozmów, współpracy i przedsiębiorstwa. Przynoszą ogromne efekty. Stosując je stajesz się człowiekiem godnym zaufania i zdobywasz wpływ na życie innych ludzi, a także realizujesz cele bezinteresowne. Wyobraź sobie efekty tych wielu codziennych interakcji, które w epoce cyfrowej można podtrzymywać. Wyobraź sobie, że te same zasady stosuje większość ludzi z firmy. Dzisiaj zdobywanie przyjaciół i zjednywanie ludzi to sprawa niebagatelna. Może to być największa okazja do dokonywania postępów wspólnie z innymi. Który sukces nie zaczyna się od relacji i kontaktów? Miękki początek świat biznesu traktuje umiejętności interpersonalne albo miękkie. Jak nazywane bywają zasady carnegie ego, jakby stanowiły w najlepszym razie uzupełnienie do umiejętności twardych. To konserwatyzm. Jeśli chcesz optymalnie wykorzystywać swoje interakcje, a także tę książkę, musisz dokonać trwałej zmiany paradygmatu. Umiejętności miękkie, np. empatia i współczucie, wznoszą umiejętności twarde, np. programowanie, dowodzenie i projektowanie, na poziom niezwykłej skuteczności. W jaki sposób? Stanowiąc ogniwo łączące twarde umiejętności z wydajnością, Organizacyjną synergią i wartością komercyjną, do których potrzebne jest ludzkie podejście. Czy dysponujący twardymi umiejętnościami menedżer, który siedzi w zaciszu swojego gabinetu nad stertą raportów, góruje nad dysponującym twardymi umiejętnościami menedżerem, który przebywa wśród swoich ludzi, jest im znany, którego widują i szanują? Wprawdzie ten pierwszy jest w stanie przez pewien czas rządzić mocną ręką i odnosić sukcesy, ale wywierane przez niego wpływy poważnie ucierpią, ponieważ ludzie nie legitymizują jego władzy. To są wpływy pozorne i krótkotrwałe. Psycholog korporacyjny Tim Irwin w książce Derailed ze szczegółami opisał upadki sześciu wysoko postawionych dyrektorów generalnych. Wszystkie miały miejsce w ostatnich dziesięciu latach i zostały spowodowane tym że dyrektorzy nie potrafili nawiązać autentycznego, wartościowego kontaktu ze swoimi pracownikami. Innymi słowy, przyczyną każdego z upadków był nadmiar umiejętności twardych, połączony z niedoborem umiejętności interpersonalnych. Takie sytuacje zdarzają się także nam. Tamte były szeroko upublicznione, a nasze są bardziej namacalne. Gdy przestrzegamy reguł sukcesu, nie dbając w relacjach międzyludzkich o ich istotę czyli rozpoznawanie i zaspokajanie. Ludzkich potrzeb przyjaciele, krewni i inni ludzie tracą w nas wiarę. Co sprawia, że osoby z najlepszymi intencjami postępują błędnie? Zapewne zwodzi ulotny charakter miękkich umiejętności. Wolimy zdawać się na rzeczy bardziej konkretne. Twarde umiejętności można przetestować, Przekazać, można ich nauczyć. W tym duchu jest pisana większość książek biznesowych, ponieważ postęp indywidualny i korporacyjny w zdobywaniu twardych umiejętności daje się zmierzyć i przedstawić za pomocą wykresów, liczb oraz raportów. Co innego, umiejętności miękkie trudno je rozłożyć na czynniki pierwsze często są niejednoznaczne i możliwe do zmierzenia jedynie ogólnikowo na podstawie lepszych reakcji i poprawy relacji. Ale czy nie są to pomiary najbardziej wiarygodne? Jaki pożytek z długiej listy osiągnięć, jeśli prowadzą do regresu w relacjach międzyludzkich? Jeśli postęp dokonuje się za pomocą autopromocji i pobłażliwości wobec siebie, to nie jest trwały. Spójrzmy na to w mniejszej skali. Czy osoby okazujące że w relacji, która nas z nimi łączy, one są najważniejsze, długo pozostają naszymi przyjaciółmi. Czy duży wpływ może wywrzeć na nas osoba, jeśli dowiadujemy się, że za jej działaniem stoją jakieś ukryte intencje? Prawdopodobnie większy wpływ zyskałby ktoś, kogo po raz pierwszy widzimy na oczy. Takie relacje skazane są na przegraną, chyba że druga strona uzna swoją winę i zmieni zachowanie. Ale nawet wówczas w głębi duszy będziemy traktować ją z pewnym dystansem. A większej skali. Czy pozostajemy lojalni wobec marki, która regularnie wykazuje się niemożnością lub niechęcią zaspokajania naszych pragnień i potrzeb? Minęły czasy, kiedy firma mówiła klientom, czego potrzebują. Obecnie to konsumenci podejmują większość decyzji dotyczących projektu, produkcji i marketingu. Jeszcze do niedawna jako ekologiczne reklamowano tylko nieliczne produkty. Kolektywny głos konsumentów sprawił, że dzisiaj słowo ekologiczne stało się obowiązkowe w marketingu prawie każdego produktu. Firmy i osoby indywidualne, które lekceważą miękkie umiejętności, umniejszają swoje szanse na sukces. Niektórzy twierdzą, że miękkie umiejętności są instynktowne i nie można ich zdobywać za pomocą nauki. To prawda, jeśli podchodzi się do nich metodami przeznaczonymi do umiejętności twardych. Carnegie nie popełniał tego błędu. Odkrył, że altruistyczne instynkty nie rozwijają się dzięki metodycznej strategii, lecz dzięki odwoływaniu się do podstawowych pragnień. Jeśli postępujemy tak, by zdobywać przyjaciół i pozyskiwać ludzi, docieramy do bogatego źródła inspiracji, mądrości i przedsiębiorczości. W każdym z nas tkwi pragnienie szczerej komunikacji, rozumienia i bycia rozumianym. Także autentycznych relacji bycia popularnym, akceptowanym i cenionym. Również udanej współpracy współdziałania prowadzącego do ważnych osiągnięć, sukcesu komercyjnego, zwycięstwa korporacji czy utrzymania długotrwałego związku. Istota sukcesu leży gdzieś po drodze pomiędzy autentycznymi relacjami z ludźmi, zdobywaniem przyjaciół. A pozytywnym wpływem prowadzącym do postępu. Nie ma nadziei na radość gdzie indziej niż w relacjach z ludźmi, pisał francuski lotnik i pisarz Antoine de Super Supery 5. W jaki sposób zdobywać umiejętności, które prowadzą do skutecznego nawiązywania kontaktów, utrzymywania ważnych relacji i rozwijania owocnej współpracy? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że dzisiaj sukcesu w relacjach nie mierzy się skalą wielkości nieważne. Jaki środek przekazu stosujemy, ani ilu zgromadzimy przyjaciół, fanów lub odbiorców? Mierzy się skalą znaczenia. Zacieśniaj relacje, a sukces w każdej dziedzinie stanie się łatwiejszy do osiągnięcia i trwalszy. Dlaczego? Bo ludzie widzą, pamiętają, są poruszeni, jeśli po kontakcie z Tobą czują się choć odrobinę lepsi. Konstruktywność przekazu zapewnia skuteczność niezależnie od medium. Jeśli masz do zaoferowania coś ważnego, możesz wybrać środek przekazu najprzydatniejszy w Twojej działalności. Ale jeśli środek jest dla Ciebie ważniejszy od treści, pojawia się niebezpieczeństwo, że komunikat staje się słowami szekspirowskiego Magbeta powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Możliwość wysyłania komunikatów na Twitterze i umieszczania aktualnych postów wprawdzie zapewnia wygodny sposób podtrzymywania kontaktów z przyjaciółmi, rodziną i kolegami, ale powoduje także zalew takiego wrzasku. Jednak ryzyko braku treści dotyczy nie tylko komunikatów o liczbie znaków poniżej 140. Jeśli komunikat nie zawiera treści, to niezależnie od środka przekazu i liczby znaków, nie spełnia zamierzonych intencji. Dotyczy to zarówno spotu telewizyjnego, jak i wewnętrznego zawiadomienia wydziałowego, e-maila do klienta oraz urodzinowej kartki. W czasach ego istniało niewiele środków przekazu, więc w swojej książce nie musiał poświęcać im wiele miejsca. Skupił się na tym, jak być konstruktywnym w kontaktach osobistych, telefonicznych i listownych. Dzisiaj musimy drobiazgowo brać pod uwagę zarówno treść komunikatu, jak i środek przekazu. Proste rady na sukces w relacjach międzyludzkich we współczesnym świecie. Proste prawdy przynoszą ulgę po wspaniałych dywagacjach, napisał francuski esejista Narges. Jak zdobyć przyjaciół nadal cieszy się powodzeniem u czytelników w samym 2010 roku sprzedano w USA 250 tysięcy egzemplarzy tej książki, ponieważ przekazuje prawdy ponadczasowe. Zawierające mądrości zrozumiałe i uniwersalne. Proste prawdy Carnegie Ego, odkąd w 1912 roku zajął się tematyką relacji międzyludzkich, wskazują najskuteczniejsze metody postępowania, prowadzące do zostania kimś, kogo ludzie proszą o rady opinie i kierownictwo. Jeśli więc istnieje możliwość zweryfikowania jego klasycznej lektury, to nie w taki sposób, żeby zawarte w niej rady zastępować innymi. Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie ich w kontekście zupełnie innej epoki. Czyli spojrzenie na ponadczasowe zasady z perspektywy współczesności i ukazanie ich miejsca w dobie globalizacji i cyfryzacji. Obecnie możliwości zdobywania przyjaciół i zjednywania ludzi są nieporównywalnie większe niż w czasach dalea czarnego ego. Ale sprowadzanie możliwości do liczb ma niewiele sensu, bo wszechświat, z jednym niewielkim wyjątkiem, to nadal. Inni. To prawda pisze o jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi tom Butler Bowdon w książce 50 Self Help Classic, że istnieje spora rozbieżność pomiędzy podniosłym tytułem a przeważającą częścią zawartości tej książki. Jeśli jednak patrzymy na tytuł przez okulary współczesnego sceptycyzmu, możemy nie uchwycić jego magii. Książka ta jest traktatem o trudnym łączeniu szczerej empatii. Strategicznego nawiązywania relacji i bezinteresownego przywództwa. Trzeba pamiętać, że w epoce Czarnego Ego nie istniały media pozwalające ukazywać tożsamość w szczątkowej formie. Strony WWW, Facebook, LinkedIn, Twitter oraz perswazyjne chwyty reklamowe, wyskakujące okna, celebryci będący twarzą marki, ewangelizacja telewizyjna. Koncepcja zdobywania przyjaciół nie ogranicza się do kliknięcia przycisku akceptuję i nie obejmuje wieloletniej, szeroko zakrojonej kampanii reklamowej, intryg korporacyjnych ani podwójnego życia sław. Carnegie intuicyjnie sformułował ten tytuł tak, a nie inaczej. Wówczas wpływanie na ludzi bez nawiązania przyjaźni było prawie niemożliwe. Nie było mediów społecznościowych. Nie było cyfrowych środków komunikacji. Rzadko prowadziło się interesy z kimś, kogo nie znało się osobiście. Zwyczajny człowiek miał do wyboru trzy metody kontaktowania się z innymi: osobiście, telefonicznie i listownie. Spotkania osobiste były czymś oczywistym. Dzisiaj należą do rzadkości. Wprawdzie w czasach Czarnego Egosława i status społeczny również pozwalały na pośrednie wywieranie wpływu na ludzi, jednak nie działo się to ani tak szybko, ani na tak wielką skalę jak obecnie. Wtedy przyjaźń oznaczała możliwość wywierania wpływu w codziennym życiu. Przyjaciół zdobywało się uściskiem dłoni, ciepłym uśmiechem i bezinteresownymi uczynkami. Człowiek zasługiwał sobie na wpływ, który wywierał. Dzisiaj przyczyny i skutki nie są tak wyraźnie rozróżniane. Weźmy wydany w 2010 roku numer no Time pod tytułem „100 najbardziej wpływowych ludzi świata”. Pierwsze miejsce zajmuje Lady Gaga z ponad sześcioma milionami obserwatorów na Twitterze. Jej wpływ na potężną rzeszę fanów, których liczba przekroczyła obecnie już 10 milionów, nie ulega dyskusji. Jeśli Lady Gaga spojrzy na jakąś markę butów lub na butelkę jakiejś wody, to sprzedaż tych produktów natychmiast rośnie. Można jednak dyskutować o tym, jaką wartość przywiązuje do swoich relacji i czemu służą jej wpływy. Jeśli ważne jest dla niej, aby z każdej relacji obydwie strony wyciągały jak najwięcej korzyści, to posiada rzeczywiste wpływy. A jeśli chodzi jej o powiększenie liczby ciekawskich, to zarobi więcej pieniędzy ale jej wpływy będą równie silne jak nieudana kampania polaroida. Wartość wpływów wynikających z relacji międzyludzkich nie uległa zmianie. Nadal jest walutą, którą wymieniają się strony. Jednak ogrom środków komunikacji sprawił, że możemy zdobyć również tanią wersję wpływów. I dostajesz to, za co zapłacisz. Wprawdzie żyjemy w epoce, gdy rozgłos plus nagość równa się sława, ale ta książka nie jest o pomnażaniu przyjaciół ani eksploatowaniu wpływów, a więc o relacjach, które Karnegi określał jako prosto z zębów. Dotyczy relacji międzyludzkich płynących prosto z serca. Mówi o zdobywaniu przyjaciół w taki sam sposób, w jaki dobry pradziadek zdobywał serce mądrej prababci, autentycznym zainteresowaniem, płynącą z serca empatią i szczerym podziwem. Opisuje osiąganie trwałych wpływów, które prowadzą do obopólnych korzyści i postępów. Istnieje na to dobry i skuteczny sposób, który znakomicie przedstawił Carnegie. Minęło 75 lat. Zasady pozostają te same, jednak niektóre definicje uległy zmianie, a ich ramy uległy poszerzeniu. Ta książka od nowa więc tłumaczy stare zasady i pokazuje, w jaki sposób stosować je współcześnie. Jak rozumieć zasady Carnegie Ego w cyfrowym świecie i posługiwać się nimi? Pewnych podpowiedzi można szukać w rankingach, które w czasach Carnegie Ego nie istniały. Na przykład najbardziej podziwiane firmy świata w magazynie Forbes, dyrektorzy generalni osiągający najlepsze wyniki na świecie w Harvard Business Review, lub wspominany już 100 najbardziej wpływowych ludzi świata w Time. Podpowiedzi te, a czasami ostrzeżenia stanowią wskazówki dotyczące kontekstu, w jakim dzisiaj osiąga się sukcesy interpersonalne. Podobnie jak w oryginalnej książce, także tutaj przypominamy, że od tego, co robimy, ważniejsze są powody, dla których to robimy. Przestrzeganie zasad carnegie ego nie wymaga wyłączenia komputera i ograniczenia się do kontaktów telefonicznych, telegramów i spotkań osobistych ale nie sprowadza się też do banalnego dorzucania pewnych ludzkich akcentów do wszystkich aspektów cyfrowego świata. Generalnie najlepsze jest rozsądne połączenie kontaktów cyfrowych z zaletami kontaktów osobistych. Stosowanie tego połączenia zaczyna się od szczerej oceny swojej obecnej sytuacji. Z tego miejsca droga do osiągania postępu w relacjach z innymi staje się bardziej wyraźna. Jaki jest twój wskaźnik relacji osobistych do relacji internetowych? Większość ludzi porozumiewa się z innymi głównie za pomocą e-maili, komunikatorów, blogów, Facebooka i Twittera. Wiążą się z tym nowe trudności i nowe możliwości. Zdając się wyłącznie na komunikację cyfrową, tracimy pewien ważny aspekt interakcji ludzkich komunikaty pozawerbalne. Przekazując złą wiadomość, nie można położyć komuś ręki na ramieniu, żeby wyrazić współczucie i okazać wsparcie. Prezentując nową koncepcję podczas telekonferencji, trudniej okazać entuzjazm niż stojąc przed słuchaczami twarzą w twarz. Ile razy zdarzało Ci się wysłać e-maila i zaraz odebrać telefon od adresata, który chciał coś wyjaśnić, chociaż Twoim zdaniem wyraziłeś się w e-mailu jasno? Niełatwo przekazywać emocje bez pozawerbalnych gestów. Częściowo trudności te eliminuje pojawienie się komunikacji wideo. Jednak stanowi ona zaledwie mały wycinek interakcji w mediach cyfrowych. A poza tym i tak daleko jej do szlachetności, jaką w kontaktach międzyludzkich daje spotkanie osobiste. Problematykę tę porusza film w chmurach. Ryan Bynem, George Clooney, to specjalista od zwalniania ludzi. Wynajmują go firmy, które nie chcą robić tego same. Jest dobry w swym fachu, potrafi wyrzucać z pracy w sposób godny, a nawet inspirujący. Po mistrzowsku opanował mowę, w której zachęca każdego do korzystania z nowej wolności. Kłóci się nawet z szefem, który każe mu dawać wymówienia za pośrednictwem wideokonferencji, co obniżyłoby koszty. Paradoksalnie jednak bynem jest samotny i z nikim nie nawiązał w życiu bliższych relacji, nawet ze swoją młodszą siostrą, na której ślubie nie może być obecny. To, co wydaje się niezwykłą empatią i umiejętnością nawiązywania kontaktów z wyrzucanymi z pracy osobami, okazuje się wynikać z jego dogłębnego zdystansowania. Dopiero pewne osobiste doświadczenie sprawia, że dostrzega, jak zasadnicze znaczenie mają prawdziwe relacje z ludźmi. Wtedy nawet sam nie umie skorzystać ze swoich rad. Żyjemy w cyfrowym świecie, w którym często odchodzimy od pełnowartościowych relacji międzyludzkich na rzecz transakcyjnej wydajności. Wielu z nas opanowało sztukę znajdowania licznych punktów kontaktowych, tracąc przy tym możliwość nawiązania prawdziwego kontaktu. Antidotum na taką sytuację nie jest ani utrzymywanie dystansu, jak Ryan Bylem, ani nawiązywanie licznych lecz płytkich związków. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z nieporozumieniem filozoficznym, a w drugim strategicznym. Istnieje pewien próg graniczny dla współczesnej pogoni za wydajnością. Znajduje się w miejscu, w którym zamiast postępu dokonywanego z ludźmi, pojawia się postęp. Zawrotne tempo komunikacji często wypacza naszą ocenę sytuacji. Wydaje nam się, że inni oczekują natychmiastowej reakcji, tak jak my, i nie poświęcamy dość czasu na przygotowanie wartościowej odpowiedzi. Ignorujemy formy grzecznościowe. Jeżeli szukasz prezentu dla ukochanej osoby, gadżetu lub gry planszowej, aby zagrać z przyjaciółmi, zapraszam na topowy.com, link w opisie. Mówimy. Nie mam możliwości stosowania tych zasad w komentarzach do blogu, w e-mailu lub podczas wirtualnej konferencji, kiedy nawet nie wiem, czy jestem słyszany. Ale właśnie w takich interakcjach zasady Carnegie Ego są najbardziej przydatne. Działania bezinteresowne najlepiej widać w codziennych sytuacjach. Na pierwszej i późniejszych randkach oczekujemy kurtuazji. Taka sama uprzejmość ujmuje nas w tygodniowym sprawozdaniu o postępach lub podczas jazdy windą. Oczekujemy, że ogłoszenie reklamowe lub mowa weselna odznaczać się będą skromną elokwencją. Taka sama elokwencja w odpowiedzi na e-mail lub wiadomość tekstową robi na nas wrażenie. Różnica tkwi w szczegółach, subtelne szczegóły decydują często o naszych interakcjach. Dlaczego szczegóły te mają znaczenie w epoce cyfrowej? Ponieważ osoba dysponująca wiedzą techniczną oraz umiejętnością wyrażania myśli, przejmowania kierownictwa i wzbudzania w ludziach entuzjazmu, taka osoba ma możliwości dążenia do wyższych dochodów. Zdumiewające, jak aktualne są słowa Carnegie Ego w dzisiejszych czasach? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi w epoce cyfrowej? Część pierwsza. Podstawy porozumienia. Zakopcie bumerangi. Zapewne Adolf Hitler i Martin Luther King podaliby podobną definicję uzyskiwania wpływu na ludzi. Ich biografie dowodzą jednak, że definicje wykorzystania wpływu na ludzi rozumieli całkiem odmiennie. Rozbieżności zaczynają się już na poziomie słów. Wystarczy zestawić, jakie szczęście mają przywódcy, że ludzie nie myślą z mnie nie interesuje władza dla samej władzy, ale. Władza moralna, słuszna i dobra, a różnice stają się oczywiste. Pierwszy zakłada, że możność wpływania na ludzi wynika z cynicznego, przebiegłego podejścia. Drugi uważa, że wpływ na ludzi wywiera ten, kto cieszy się zaufaniem i działa dla wspólnego dobra. W codziennym życiu naszymi słowami trafiamy gdzieś pomiędzy te dwie skrajności. Efekty możemy obserwować po pewnym czasie: nasz sposób komunikacji albo zniechęca ludzi, albo ich podbudowuje. Rada Carnegie Ego jest zwięzła i jasna. Nie krytykuj, nie potępiaj, nie narzekaj. Ale dzisiaj to o wiele trudniejsze niż było dawniej. Mało powiedziane, że obecnie trzeba bardziej uważać na słowa, wraz ze wzrostem skali komunikacji cyfrowej zwiększa się odpowiedzialność. Za wygłaszane publicznie słowa. Cyfrowe środki komunikacji sprawiły, że łatwiej i szybciej można docierać do ludzi, mówi w niedawno udzielonym wywiadzie Gai Kawasaki, autor książki Enchantment. Ale równie łatwo jest przegrać. Można zaryzykować twierdzenie, że dzięki tej samej technologii łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek można szargać sobie opinię. Twierdzenie rzeczywiście wydaje się zasadne i dobrze pasuje do współczesnej rzeczywistości. Za to, co dawniej uchodziło za otwartą krytykę, dzisiaj można zostać ukaranym grzywną. Wystarczy zapytać byłego kanadyjskiego lekarza rodzinnego, doktora Patryka Michaela Nesbita, który dostał 40 tysięcy dolarów kary za zamieszczenie na Facebooku złośliwych i oszczerczych informacji o matce swojej córki 13. Albo Reana Babela, holenderskiego napastnika drużyny Liverpoolu? Który po przegranej z Manchester United wysłał na Twitterze link do spreparowanego zdjęcia arbitra Howarda Webba i napisał komentarz, a nazywają go jednym z najlepszych sędziów. Chyba żart musiał zapłacić karę w wysokości 10 tysięcy funtów. Bloger BBC, Ben Dears, wyraził się o tym w pisie. Rok temu Babel dałby upust złości przy swojej dziewczynie. A teraz wykorzystał wygodne i bardzo kuszące narzędzie, aby wykrzyczeć się na cały świat. To, co, co dawnej było nieostrożnym wyżaleniem się przed przyjaciółmi, teraz może stać się przyczyną utraty pracy. Przeprowadzone w 2009 roku przez ProofPoint badania pokazały, że spośród pracowników amerykańskich firm zatrudniających ponad tysiąc osób aż 8% zetknęło się z. Przypadkami usunięcia z pracy za komentarze na takich portalach jak Facebook lub LinkedIn. A jeśli chodzi o szczegóły, to ostatni numer internetowego Huffington Post przedstawia 13 postów z Facebooka, za które ludzie zostali zwolnieni 17. Oto przykłady. Kelnerka z Pizzerii skrytykowała we wpisie dwóch gości, ponieważ dali jej mały napiwek, a obsługiwała ich stolik przez trzy godziny w tym godzinę po zakończeniu swojej zmiany. Dziękujemy, że jedliście w bryks szydziła, a potem obraziła klientów słowem skąpcy. Dorywczy pracownik zatrudniany na stadionie podczas meczu Philadelphia Eagles zamieścił pełen żalu wpis, w którym krytykował zespół za to, że pozwolił jego ukochanemu obrońcy Brianowi Dawkinsowi podpisać kontrakt z drużyną Denver Broncos. Jestem zdruzgotany, że debilne Eagles dopuściło do przejścia Dawkins'a do Denver. Siedmiu pracowników kanadyjskiej sieci sklepów spożywczych Farm Boy utworzyło na Facebooku grupę i e Farm Boy D, udając kupujących i atakując słownie klientów i personel. Czasami można się dziwić, dlaczego w komunikacji poprzez media krytycyzm występuje znacznie częściej od współczucia, a osąd pojawia się łatwiej niż wyrozumiałość. Nie spotyka się eleganckich dyskusji. Ponieważ istnieją tak liczne możliwości dojścia do głosu, ludzie chętnie korzystają z prawa do wytykania cudzych błędów, a jeszcze chętniej z prawa do milczenia, gdy sami popełnią błąd. Wielu osobom zarzuca się trzymanie miecza pierwszej poprawki do konstytucji w jednej dłoni i tarczy piątej poprawki w drugiej, przez co zapominają, że relacje międzyludzkie to nie pole bitwy. Niestety Kultura narzekania i krytycyzmu staje się rzeczywistością. Jednak człowiek, potrafiący zjednywać sobie ludzi, wie, że wytykanie błędów to prosta droga do zerwania relacji, niezależnie od tego czy masz rację, czy nie. Taka taktyka raczej burzy niż buduje, wynika z niej bowiem, że masz jakiś ukryty, interesowny zamiar, nawet jeśli to nieprawda. Od stopniowego pogłębiania otwartości natychmiast następuje zwrot do wzrostu napięcia. Nic dziwnego, że mamy dzisiaj więcej krytyków i komentatorów niż prawdziwych liderów. Wiele osób chce zjednywać sobie ludzi, lecz ogranicza się wyłącznie do przedstawienia swojej argumentacji. Nie tylko daje zły przykład, ale także podnosi napięcie i poszerza rozdźwięk pomiędzy nadawanym komunikatem a wartościową współpracą. Gdy jednak pojawia się prawdziwy przywódca, nie ma mowy o oporze. Niewiele jest przykładów osób lepiej umiejących przekazywać komunikat niż człowiek, który ogłaszał deklarację niepodległości. Prezydent Lincoln słynął z tego, że do napiętych sytuacji podchodził z gracją i spokojem. Ukazuje to jego reakcja na poważny błąd taktyczny w szczytowym momencie wojny secesyjnej. W pierwszych trzech dniach czerwca 1863 roku toczyła się bitwa o Gettysburg. Nocą 4 czerwca, gdy z burzowych chmur lał rzęsisty deszcz, generał Robert Ely zaczął wycofywać się na południe. Kiedy z pokonaną armią dotarł do Potomacu, okazało się, że rzeka przybrała po opadach i jest nie do przebycia. Tuż za plecami Lee miał zwycięskie wojska Unii. Znalazł się w potrzasku. Siły Unii zyskały idealną okazję, żeby zadać jego armii ostateczny cios i zakończyć wojnę. Pewny siebie Lincoln postanowił nie konsultować się z Radą Wojenną. Tylko rozkazał generałowi George'owi Meade'owi z miejsca atakować. Wydał rozkazy telegraficznie, a potem jeszcze wysłał specjalnego kuriera, który miał przekonać Meade'a do natychmiastowego ataku. Meade zawahał się. Zwrócił się do rady wojennej. Wysłał do prezydenta telegram z wymówkami. Atak odwlókł się w czasie. Wody po tomacu opadły, lis armią przedostał się na drugi brzeg i uciekł. Lincoln wpadł w furię. Co to ma być? Krzyczał do swego syna, Roberta. Wielki Boże! Co to znaczy? Mieliśmy ich w garści. Wystarczyło kiwnąć palcem, a byliby nasi. A wojsko nie posłuchało moich słów. W takiej sytuacji Li mógł zostać pokonany niemal przez każdego generała. Gdybym był na miejscu, sam bym się tym zajął. Zwykle powściągliwy, teraz pełen goryczy usiadł i napisał ostry jak na niego list do Meada: Drogi generał nie wierzę, że nie doceniasz pan ogromu nieszczęścia wynikającego z ucieczki lili? Był w zasięgu naszej ręki, a pojmanie go w powiązaniu z naszymi ostatnimi sukcesami doprowadziłoby do zakończenia wojny. A tak wojna będzie ciągnąć się w nieskończoność. Jeśli nie można było bezpiecznie zaatakować li w miniony poniedziałek, to jak uczyni pan to teraz? Skoro na południe od rzeki może pan zabrać ze sobą nie więcej niż dwie trzecie wojska? Nie mądrze byłoby oczekiwać i nie oczekuję, że wiele pan zdziała. Przepadła wspaniała okazja, a ja jestem tym, co się stało, niepomiernie zawiedziony. Wysłanie takiego listu było w pełni uzasadnione. Ale Lincoln tego nie zrobił. List znaleziono w dokumentach po jego śmierci. Co powstrzymało go przed uzasadnioną krytyką i wyrażeniem niezadowolenia? Lincoln był mistrzem komunikowania się, ale nie brakowało mu też pokory. Brał pod uwagę, że jeśli wyśle list, to wprawdzie da upust swojej frustracji, lecz jednocześnie urazi generała Meade'a, a tym samym pomniejszy jeszcze jego użyteczność jako dowódcy. Zdawał sobie również sprawę, że Meade został mianowany dowódcą armii Potomacu ledwie kilka dni wcześniej oraz, że ma za sobą wiele bohaterskich czynów. Oczywiście Meade znajdował się pod silną presją, a do tego nie najlepiej układało mu się z częścią tych, którymi dowodził. Gdyby Lincoln zlekceważył te detale i wysłał list, wygrałby wojnę na słowa, ale poniósłby porażkę w dążeniach do zjednywania sobie ludzi. Nie oznaczało to oczywiście, że generał Meade nie zasługiwał na wytknięcie błędu. Tyle tylko, że tego rodzaju list nie był skutecznym posunięciem. W końcu Lincoln wyraził swoje niezadowolenie z generała, lecz w sposób znacznie szlachetniejszy. Rezygnując z wysłania listownej reprymendy, jeszcze bardziej umocnił swój wpływ na MeADA, który po wojnie służył w rodzinnej Filadelfii aż do śmierci w 1872 roku. Lincoln, chyba jak żaden inny prezydent w dziejach Ameryki, wiedział, kiedy trzymać język za zębami i kiedy milczenie jest mniejszym błędem niż reprymenda. Umiejętność ta wynika ze zrozumienia jednej z podstawowych prawd o naturze ludzkiej. Jesteśmy istotami stale podlegającymi instynktowi samozachowawczemu i mimowolnie uchylamy się oraz bronimy przed wszystkim, co stanowi zagrożenie dla naszego dobrego samopoczucia, w tym także przed tym, co godzi w naszą dumę. Weźmy aferę sterydową w lidze Spośród ballowej. Spośród 129 zawodników, w odniesieniu do których w następstwie badań. Relacji kolegów oraz raportu Mitchell'a wykazano używanie sterydów lub hormonów wzrostu. Przyznało się tylko szesnaste wysokiej klasy zawodnicy z wysokim ego. Nie tylko. Przypomnij sobie sytuację, kiedy kolega z pracy wytknął ci jakieś niedociągnięcie. Chciałeś go za to uściskać i zaprosić na lunch. A może raczej miałeś ochotę schować mu pod biurkiem otwartą puszkę sardynek. Co oczywiście świadczyłoby o Twojej łagodnej reakcji. Nikt nie lubi słuchać pretensji ani uzasadnionych, ani bezzasadnych. Endokrynolog Hans Selye tłumaczy: o ile pragniemy uznania, o tyle boimy się potępienia. Kiedy próbujemy za pomocą krytyki wygrać spór, podkreślić wagę słów lub zainicjować zmianę, robimy dwa kroki wstecz. Ludzi można prowadzić do zmian jak konia do wodopoju. Ale deprecjacja rzadko inspiruje i wiedzie do osiągania wyników, na jakich nam zależy. I nie dotyczy to tylko dyskusji publicznej. W równej mierze także rozmowy prywatnej. Mimo zalewu złośliwości w blogach, wywiadach i mediach społecznościowych, za każdym razem, gdy stosujesz krytykę, jej adresat czuje impuls do obrony. A kiedy przyjmuje postawę obronną, Niewiele można zrobić, aby przeżyć się przez wzniesione bariery. Cokolwiek wówczas powiesz, przechodzi przez filtr sceptycyzmu lub, jeszcze gorzej, niedowierzania. Krytyczne komentarze działają więc jak niewidzialne bumerangi. Wracają do tego, kto je wypuszcza. A w epoce, gdy niemal wszystkie komunikaty przekazujemy za pomocą klawiatury, mikrofonu czy kamery, następuje to bardzo szybko. Dobrą nauczkę miał aktor Mel Gibson, gdy rasistowska, obraźliwa wypowiedź, którą zostawił w poczcie głosowej swojej dziewczyny, została upubliczniona na cały świat. Jego wpływ na ludzi, jako twarzy Hollywood, doznał znacznego uszczerbku. Inny przykład to mniej spektakularne, lecz również szkodliwe w skutkach zdarzenie, jakie miało miejsce w czerwcu 2008 roku, gdy mikrofon Fox News wychwycił komentarze, które według wpisu na blogu CNN, miał wypowiedzieć wielebny jesse Jackson krytykując kandydata demokratów za to, że wygłosił wykład o moralności dla społeczności czarnoskórych 22. I chociaż Jackson natychmiast publicznie przeprosił, jego słowa posiały wątpliwość, czy należycie będzie dbało o sprawy ważne dla społeczności czarnoskórych. Poza tym stało się niepewne, czy poprze senatora z Illinois, Baracka Obamę, który wkrótce miał zostać 44. prezydentem USA. Wprawdzie większości z nas nie grozi szerokie nagłośnienie JF, jakie popełniamy, ale zanim zaczniemy osądzać osoby publiczne, powinniśmy zadać sobie pytanie, co powiedzieliby inni, gdyby zostały upublicznione nasze wybuchy złości. W relacjach z ludźmi lepiej trzymać się zasady, nie krytykować, nie potępiać, nie narzekać. Żyjemy w czasach, gdy nasze słowa może usłyszeć cały świat, a błędy w przekazie komunikatu mogą ciągnąć się za nami w nieskończoność. Chociaż mamy do czynienia z powszechną tendencją do prowadzenia swobodnych rozmów, krytykowanie innych w celu osiągnięcia większej skuteczności przekazu czy nadania mu większej siły lub wartości nie jest ani mądre, ani konieczne. O istniejących obecnie możliwościach upowszechniania swoich słów lepiej nie myśleć w kategoriach przekleństwa lub błogosławieństwa, lecz odpowiedzialności. Kto bierze na siebie tę odpowiedzialność z pokorą, wyrozumiałością i rzetelnością, idzie do przodu znacznie szybciej, ponieważ ludzie chcą go słuchać. We wszystkich branżach firmach Rodzinach i grupach przyjaciół największym szacunkiem cieszą się ludzie, posiadający jasno sprecyzowane poglądy i z życzliwością podchodzący do tych, na których umysły lub zachowania chcą oddziaływać. Osiąganie zmian za pomocą mocnych słów, wygłaszanych z pozycji siły, czasem nazywane jest przymusem. I nie bez powodu uchodzi za występek. A chociaż wśród pracowników firmy, w grupie kolegów lub znajomych nie musi to być niezgodne z prawem. Bezpieczniej jest unikać powstającego w ten sposób poczucia krzywdy. Najlepiej zająć się doskonaleniem siebie, a nie innych. Wykorzystuj środki komunikacji nie w duchu wytykania błędów i zgłaszania zastrzeżeń, lecz dodawania otuchy i zachęty do podejmowania działań. W informowaniu znajomych i fanów o sprawach nawet o tych, o których woleliby nie wiedzieć, nie ma nic złego. Najważniejszy jednak jest duch przekazu. Przekazujesz informacje, bo chcesz ponarzekać. Lepiej zrobisz, jeśli ograniczysz się do grona najbliższych znajomych. Nawet gdy ludzie są po Twojej stronie, to z nie zbliżysz ich do siebie. Jeżeli cokolwiek osiągniesz, to najwyżej wątpliwość, czy warto zwierzyć Ci się ze swoich błędów i pomyłek. Nie próbuj wybijać się poprzez mówienie źle o innych. Na dłuższą metę więcej z tego szkody niż pożytku. Mamy globalną gospodarkę i nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości największy rywal nie stanie się twoim najważniejszym współpracownikiem. Co zrobisz, jeśli okaże się, że najlepszy sposób na uzyskanie rozwoju w biznesie będzie prowadzić poprzez osobę, z którą kiedyś łączyły cię dobre relacje, ale spaliłeś wszystkie mosty. Konkurencja to rzecz zdrowa i należy ją szanować. Współpraca to rzecz niezbędna i należy ją chronić. Nie wygłaszaj komunikatów, w których tkwi jakiś ukryty zamiar. Obojętnie, czy kierujesz wiadomość na Twitterze do szerokiego grona odbiorców, czy dzielisz się informacją z kilkuosobowym zarządem, warto pamiętać, że nikt nie ma ochoty być bombardowany sprawami, które ważne są tylko dla ciebie. Odbiorcy każdej informacji chcą z Twojej wiadomości wynieść coś budującego. Jeśli zapychasz ich skrzynki odbiorcze, uszy oraz iPhone'y opisami swoich problemów i wyłuszczasz powody do narzekań, nie zechcą długo słuchać. Jest tyle pozytywnych komunikatów, że szkoda zaprzątać myśli siejącymi defetyzm. Przed nadaniem jakiegokolwiek komunikatu uspokój się. Kiedy coś Cię zdenerwuje, Najbardziej skłonny do wybuchu jesteś przez pierwsze pięć minut. Jeśli nauczysz się panować nad mimowolnymi odruchami, oszczędzisz sobie zachodów w odkręcaniu wielu spraw i przepraszania. Każdemu zdarza się palnąć coś niedyskretnego. Gorzej jednak, gdy dzieje się to publicznie. Zanim więc wypowiesz pochopnie niepotrzebne słowa, zatrzymaj się i uspokój, żebyś nie powiedział czegoś. Czego potem będziesz żałować? Zawsze można dokonać oceny drugiego człowieka, ale pamiętaj, że równie łatwo można ocenić ciebie. Mądrze przedstawia te kwestie żydowskie przysłowie: Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. I choć czasami trudno wyrzec się prawa do wolności słowa, to wystarczy jednak pobieżnie przyjrzeć się historii, aby przypomnieć sobie, że największy wpływ wywierały te osoby. Które w przypływie negatywnych emocji umiały przełknąć dumę i trzymać język za zębami. Oraz że zwięzłość, skromność i mądrość znaczą więcej niż jakakolwiek krytyczna tyrada. Chyba nie ma tutaj lepszego przykładu niż odpowiedź, jakiej płodny brytyjski pisarz G.K. Chesterton udzielił Timesowi, który poprosił go o napisanie eseju na temat, czy ze światem dzieje się coś złego. Oto odpowiedź Chestertona. Droga redakcjo, tak. Z pozdrowieniami G.K. Chesterton nic dziwnego, że w recenzji książki Hestertona, orfedakcji. w roku 1943, Time odwołał się do słów jego najpopularniejszego antagonisty, George'a Shaw'a, który nazwał go kolosalnym geniuszem. Szawa w tej samej recenzji nazwano przyjaznym wrogiem Hestertona. Sam Chesterton, opisując ich burzliwe relacje, odwoływał się do porównania dwóch kowboi z niemego filmu, który nigdy nie trafił do kin. Różnili się w większości ważnych ówcześnie kwestii, jednak natura ich wzajemnych stosunków nigdy nie była antagonistyczna. W dużej mierze dzięki temu, że Chesterton umiał powściągnąć swoje ego i szanował opinię człowieka, który zupełnie się z nim w niczym nie zgadzał. To dość typowe dla tego pisarza. Wpływy Hestertona sięgęnyły znacznie dalej niż tylko do umysłów współczesnych. Bernarda Szawa, Oskara Uailta i H. G. Welsa. Jego książka Wiekuisty człowiek przyczyniła się do nawrócenia na chrześcijaństwo C.S. Lewisa, który wcześniej był ateistą. Biografia Karola Dickensa dopomogła w odrodzeniu się popularności tego pisarza i poddania jego twórczości wnikliwym. Analizom naukowym Powieść Człowiek, który był czwartkiem, zainspirowała irlandzkiego przywódcę Michaela Collinsa do sformułowania myśli. Jeśli nie sprawiasz wrażenia, że się ukrywasz, nikt nie będzie cię szukał. A Felieton w Illustrated London News Z 18 września 1909 roku wywarł silny wpływ na Mahatme Gandhiego. W dzisiejszym świecie do zdobywania przyjaciół i zjednywania ludzi nie wystarczy czysta retoryka. Konieczna jest jeszcze odrobina subtelnego i wymownego wdzięku oraz umniejszanie własnych zasług. Jeśli ja mam problem ze światem i ty masz problem ze światem, to przestańmy się przejmować, kto ma rację. Lecz zajmijmy się ulepszaniem świata. Zakop swoje bumerangi, a twoje słowa szybciej znajdą drogę prowadzącą do postępu. Rozdział drugi afirmuj, co dobre. Nagrodzony Oscarem film Jak zostać królem opowiada o zwyczajnym człowieku z nadzwyczajną zdolnością, dzięki której pomógł księciu stać się królem ratującym naród. Książę Albert, Duke Yorku, jąkał się, co sprawiało mu kłopoty niemal w każdym obszarze życia. Z trudem opowiadał dzieciom bajki, miał problemy z wygłaszaniem mów publicznych i przemawianiem w radiu, które stanowiło wówczas najnowszy krzyk techniki komunikacyjnej. Poszukując rozwiązania swego problemu, nawiązał kontakt z urodzonym w Australii logopedą Lionelem Lowke. Lowke stosował niekonwencjonalne metody, między innymi dlatego, że uważał jąkanie za problem nie tyle fizyczny, co psychiczny. Na początku film ukazuje, jak książę, zwany w rodzinie Berti, stawia opór zabiegom lok A. Potem widzimy, jak między dwoma mężczyznami narasta napięcie. Stawka rośnie książę Albert, Duke Yorku. Zostaje królem Jerzym VI, władcą imperium, a w powietrzu wisi wojna światowa. Dochodzi do momentu przełomowego. Przyszły król przygotowuje się do koronacji. Ta chwila ujawnia jego największą obawę, że ośmieszy się i zawiedzie naród. Bertie mówi, Log, jesteś najdzielniejszym człowiekiem, jakiego znam. Bertie zastanawia się nad tymi słowami. One mają spowodować jego życiową przemianę. Jeśli prawdą jest twierdzenie Emersona, że każde działanie poprzedza myśl, to czyn log A można uznać za najbłyskotliwszą strategię wywierania wpływu 28. Wprowadził myśl, która nigdy wcześniej nie była brana pod uwagę. Bertie, książę Jonkała, nie jest słabeuszem. Nie jest przegranym ani pośmiewiskiem. Żarty? które znosił przez całe życie i obraz siebie, który stworzył, nie odzwierciedlały całej prawdy o nim. Istniało jeszcze coś innego, równie prawdziwego, dobrego, a może nawet wielkiego. Przyjął tę myśl. I w końcu stał się innym człowiekiem, ponieważ znalazł się ktoś, kto potrafił uznać inne jego cechy, a wady usunął na dalszy plan. Zestawmy postępowanie Locke a z zachowaniem wiceprezesa National Public Radio. Ron Schillera został potajemnie sfilmowany, gdy dyskredytował partie polityczne, z którymi nie był związany. Dwa zupełnie różne podejścia. Każdy sam może zadecydować, które wybrać. I Bertie, i każda partia polityczna mają jakieś swoje wady. Lionel Logue nie działał w sprawie bardziej słusznej niż Ron Schiller. Obaj mogli znaleźć powody, aby potępiać. Ale Loog wybrał metodę pozwalającą wywrzeć silniejszy wpływ, taką, która uznaje ludzką godność i stawia ją na najwyższym piedestale. Schiller natomiast zapomniał o sobie i o swoich bliźnich. Nietrudno zdecydować, które postępowanie było mądrzejsze. Pewna stara, mądra żydowska przypowieść nawiązuje do pasterza, który opiekował się stu owcami. Pilnował je i nie pozwalał oddalać się od stada. Jednak pewnego wieczora zauważył, że jedna zniknęła. Tylko jedna. 99 nadal było bezpiecznych. Co robi pasterz? Modli się w nadziei, że owca wróci, zanim dorwie ją wilk. Nie. Zamyka 99 owiec w zagrodzie i udaje się na poszukiwania. Ta jedna owca jest dla niego tak ważna, że nie mógłby zostawić jej samej. Zastanówmy się, jaki komunikat wysyła owcom nie tylko tej zaginionej, ale wszystkim, które liczą na jego opiekę i ochronę. A teraz pomyślmy o takim samym komunikacie do tych, na których chcemy wywierać wpływ. Czy wiedzą, że uznajesz ich za bardzo wartościowych? W tej zasadzie stosowanej regularnie, tkwi ogromna moc. W głębi duszy wszyscy skrywamy pragnienie uznania ze strony innych, poczucia, że dostrzegają naszą wartość, że się dla nich liczymy. A jednak okazywanie, że cenimy u kogoś jakieś cechy i afirmowanie ich, stanowi w naszych czasach jedno z największych wyzwań. Mamy obsesję na punkcie nieważnych spraw i rzeczy, które nas otaczają. Marnujemy całe tygodnie na wyśmiewanie stroju jakiegoś celebryty lub krytykowanie występku jakiegoś sportowca. Poświęcamy wiele godzin na obserwowanie zachowań hałaśliwych studentów zamkniętych w jakimś domu. A nawet jeśli nie dajemy złapać się w sidła popkultury, popyt na nasz czas jest tak wielki, że trudno znaleźć chwilę, by wgłębić się w jakikolwiek temat. Gdy zalewają nas SMS Y, pękają w szwach skrzynki pocztowe. A sieci społecznościowe kuszą do nieustannego pozostawania w kontakcie. To nawet ukochany mąż czy ukochana żona stają się osobami niewygodnymi. A przecież jeszcze są dzieci, rodzice i sąsiedzi. Kto ma czas afirmować dobro, gdy trzeba podziwiać nowy samochód lub nową kuchnię, nabyte przez sąsiada? To proste i bezbolesne. Szkopuł w tym, że co proste i bezbolesne bywa jałowe i nieważne. Z tego powodu stosowanie zasady afirmacji tego, co w innych pozytywne, ma dziś ogromne znaczenie. Jednak nie należy mylić afirmacji pozytywnych stron z pochlebstwem. Na czym polega różnica? Na szczerości. Kiedyś pewien młody, niezbyt lotny student U zapytał Muhammada Ali'ego, co powinien zrobić ze swoim życiem. Nie umiał zdecydować, czy dalej się uczyć. Czy iść w świat i szukać szczęścia? Wyraźnie jednak skłaniał się ku temu drugiemu. Zostań w szkole, zdobądź wykształcenie, radził Ali. Jeśli ze spleśniałego chleba robią penicylinę, to i z ciebie coś zrobią. Wyraźnie zlekceważył rozterki młodego człowieka. W końcu jednak zrozumiał, co wpajano mu przez całe życie i poważniejszym tonem dodał: Nie poddawaj się tak łatwo. Trzymaj się obranego kursu. Wbrew temu, co ci mówią, jesteś ważny i możesz osiągnąć coś wielkiego. Pochlebstwo możemy zastosować w zasadzie do każdej osoby, afirmacja wymaga poznania jej na tyle dokładnie, by wiedzieć, co afirmować. Wypowiadając pochlebstwo, zwykle przyznajemy, że lekceważymy drugą osobę i zawodzimy jej zaufanie. Mówimy to, co należy mówić. Choć wcale tak nie myślimy. Jakie przesłanie jest zawarte w pochlebstwie? Nie jesteś dla mnie na tyle ważny, żebym zawracał sobie tobą głowę. Musimy walczyć z pokusą życia na autopilocie. Autor bestsellerów Rick Warren pisze: Mijamy drzwi i mówimy: Hej, co słychać? Miło cię widzieć. A nawet nie patrzymy tej osobie w oczy. Właściwie się do niej nie zwracamy. Takie postępowanie sprawia, że nie dostrzegamy potencjału drugiego człowieka. Ludzie to nie glina, którą można dowolnie formować. Nie na tym polega praca lidera. To manipulacja, a nie przywództwo. Ludzie nie są rzeczami, żeby ich formować. Są żywymi istotami, które chcą się rozwijać. I to właśnie jest zadanie prawdziwego lidera. Rozwijanie życia ludzi i pomaganie im w wykorzystywaniu podarowanego przez Boga potencjału. Oczywiście nie zawsze i nie w każdej sytuacji zachowujemy się idealnie. Czasami marnujemy okazje, które powinniśmy wykorzystać. Ale wraz z czasem wypracowujemy własną skalę porównawczą. Czy przesłanie zawarte w pisanych i wypowiadanych przez ciebie słowach, a także w Twojej postawie, zmierza w stronę afirmacji czy zniechęcenia drugiego człowieka? Im bardziej w stronę afirmacji, tym większy wpływ wywierasz na ludzi. Emerson uważał, że każdy ma prawo być ceniony za swoje najlepsze momenty. 33. Pomyśl o osobie, z którą łączą cię bardzo napięte stosunki. Co by było? Gdybyś zaczął koncentrować się na jej najlepszych momentach i starał się je afirmować. Nie oznacza to, że uznałbyś, iż jest ona bez winy. A nawet nie oznacza, że zgodziłbyś się, iż ma mniej ma wad niż zalet. Być może jest człowiekiem zniszczonym przez wiele lat degeneracji i złych uczynków. Jednego możesz być pewien: jeśli chcesz wywrzeć na tę osobę wpływ, pragniesz, żeby się zmieniła. Ciągłym wytykaniem tego, co ma na sumieniu, zdziałasz niewiele. Ale jeśli zaczniesz jej przypominać, kim może być nie hipotetycznie, ale na podstawie dobra, sukcesów i pomysłów, jakie ma na koncie, choćby najskromniejszych, to bardzo prawdopodobne, że coś w niej obudzisz. Być może zacznie dostrzegać w sobie tego człowieka, którym nadal jest pomimo całej niechlubnej historii życia. Jeśli w podejściu do drugiego człowieka kierujemy się tym, jaki jest naprawdę, staje się gorszy. Jeśli jednak traktujemy go tak, jakby stał się już tym, kim potencjalnie może się stać, staje się taki, jaki być powinien. Niewielu przywódców w dziejach lepiej rozumiało moc afirmowania tego, co w ludziach pozytywne niż szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych. Tą ideą Abraham Lincoln scalał naród. Gdy w marcu 1861 roku miał zostać zaprzysiężony, nie było pewne, czy w ogóle wygłosi jakieś przemówienie. W dzień zaprzysiężenia nad Montgomery w Alabamie zaczęła powiewać nowa flaga Konfederacji. W poprzedzających je miesiącach od Unii odłączyło się kolejno siedem stanów. Wszystkich, zarówno przyjaciół, jak i wrogów, ciekawiło, co Lincoln powie o stanach ogłaszających secesję. Teraz już wiemy, że było to jedno z najwspanialszych przemówień, jakie kiedykolwiek wygłoszono. A to dlatego, że Lincoln przemówił w duchu pojednania. Nie okazał słabości. Ostrzegł, że każdy atak na Unię będzie miał konsekwencje. Ale jak niemal nikt inny dostrzegał dobro, które należało w tamtym momencie afirmować: Nie jesteśmy wrogami, jesteśmy przyjaciółmi. Nie wolno nam być wrogami. Był to akt odwagi. Siedem stanów oderwało się i ogłosiło niepodległość. W powietrzu wisiała wojna. Przyjaciółmi jak można uznać, że są to przyjaciele? Przypomnij sobie, gdy współpracownik cię zawiódł, klient okłamał, a dostawca nie wywiązał się z obietnicy. Jaka była twoja pierwsza reakcja? Czy uważałeś, że nadal są dobrzy i szczerzy? Poczucie zawodu i rozczarowania należy do najbardziej frustrujących i najtrudniejszych do wytrzymania. Jednak z drugiej strony stanowi rzadką okazję do zrobienia nadzwyczajnego wrażenia. Czy ktoś kiedyś zaskoczył cię bezwarunkowym przebaczeniem lub niezasłużoną łaską? Coś takiego mogło zdarzyć się nawet wiele lat temu, gdy byłeś jeszcze dzieckiem. Jednak wspomnienie tej osoby nadal pozostaje w Twojej pamięci i budzi emocje. Pozyskiwanie ludzi polega na usuwaniu w cień swojej osoby i odwoływaniu się do wyższych uczuć i wzniosłych idei w myślach i sercu drugiej osoby. Jeżeli działasz i reagujesz jak inni, nigdy nie wyróżnisz się spośród nich. Powód jest prosty: Non-stop trwa rywalizacja o przyciągnięcie uwagi. Nadawane komunikaty bywają niejasne. We współczesnym świecie wyścigu szczurów, wywieranie wpływu na innych jest nie lada wyzwaniem. Musisz wykazać się dobrodusznością i wiarygodnością, a po drugie, musisz być przystępny. Gdybyśmy wszyscy byli istotami doskonałymi, pozyskiwanie ludzi poprzez wyróżnianie się spośród innych zależałoby wyłącznie od umiejętności wykazania się większą wiarygodnością niż inni. Byłoby to trudne, bo rywale byliby równie doskonali jak my. W takich warunkach rywalizacja o wpływy przypominałaby konkurs piękności, zresztą niektórzy tak właśnie ją traktują. Ale tak nie jest. Nie jesteśmy doskonali. Wszyscy mamy wiele wad. I dzięki temu powstają liczne okazje do afirmowania innych nie tylko w sytuacjach zdominowanych przez poczucie życzliwości. Ale także gdy jesteśmy niezadowoleni i rozczarowani. Najważniejsze, aby nie wymawiać się okolicznościami, lecz zawsze przekazywać myśli o innych ludziach w duchu afirmacji. Wystrzegaj się popełnianego czasem błędu. Afirmowanie innych pomimo ich win to nie oznaka słabości ani bierności. Nie jest też sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, ponieważ wyrozumiałość bez sprawiedliwości nie znaczy nic. Lincoln wykazywał się dalekowzrocznością i wiedział, co się może stać. Choć wzburzone emocje mogą powodować napięcia, nie wolno nam dopuścić do zerwania łączących nas więzów. Jeszcze niewidzialne struny wspomnień rozciągnięte pomiędzy każdym polem bitwy i grobem patrioty, a każdym żywym sercem i domem w tym kraju zabrzmią tak, aby Unia zaśpiewała jednym głosem. Czasami afirmacja innych wymaga przypomnienia sobie, że w każdym istnieje dobro. Lincoln powiedział, że sytuacja jest napięta, ale więzy przyjaźni nadal istnieją. Południe i północ Ameryki miały za sobą wiele wspólnej przeszłości. Razem zadeklarowały niepodległość, zbudowały kraj, przetrwały wojnę i o tym wszystkim należało pamiętać. Do czasu ponownego. Niechybnego połączenia przez lepsze anioły naszej natury. Te ostatnie słowa podsumowują, co należy afirmować. Coś większego niż niezgoda, coś głęboko ukrytego, lepszego i prawdziwszego. Warto, aby doszło to do głosu. Zarówno w przypadku brytyjskiego monarchy, jak i podzielonych Stanów Zjednoczonych. Odwołanie się do tego, co wartościowe i pozytywne w człowieku, zmieniło napiętą sytuację w ważne wyzwanie, któremu należy sprostać. Nie jest to podejście, które jak ktoś mógłby sądzić ignoruje istniejące między stronami problemy. Raczej skłania do rozwiązywania problemów z poszanowaniem godności i z szacunkiem, bo w ten sposób znacznie łatwiej nakłonić ludzi do pokory, zgody i samodoskonalenia. W książce You Can't Lead With Your Feet On The Desk at Fuller prezes i dyrektor generalny Marot International pisze Żadna relacja zawodowa, czy to z podwładnymi, czy pomiędzy klientami i wspólnikami nie przetrwa bez wzajemnego szacunku. Z własnego doświadczenia nauczyłem się, że okazanie adwersarzowi, iż darzysz go podziwem, jest w stanie rozwiązać nawet najzacieklejsze konflikty. Następnie opowiada o awanturze jaka wybuchła pomiędzy prawnikiem Mariotta a pewnym właścicielem hotelu z Ameryki Południowej renegocjacje. Kontraktu menedżerskiego najpierw przekształciły się w pyskówkę, a potem dwaj eleganci w hotelowej sali konferencyjnej skoczyli sobie do gardeł. Nikt ich nie rozdzielał i bójka toczyła się aż do momentu, gdy z kieszeni właściciela hotelu wysunął się rewolwer i upadł na podłogę. Wtedy natychmiast zostali rozdzieleni ze zranionym ego i bez możliwości sprzeciwu. Minęło kilka miesięcy i sprawa nie posuwała się naprzód. Do chwili, gdy prawnik firmy i dwaj dyrektorzy namówili prezesa Mariotta do złożenia wizyty właścicielowi hotelu. Fuller tak opisuje wydarzenia, które później nastąpiły. Pojechałem do jego rodzinnego miasta i przez dwa dni odwiedzałem różne jego firmy. Jadłem obiad w jego klubie, rozmawiałem z jego przyjaciółmi. Gdy poznawaliśmy się od strony niezwiązanej z naszymi interesami, darzyliśmy się coraz większym szacunkiem. Ujrzałem go w innym świetle i zrozumiałem, że bardzo dba o swoich pracowników, swoją rodzinę i swoją lokalną społeczność. Nie rozwiązaliśmy rozbieżności, które doprowadziły do konfliktu, ale zdałem sobie sprawę, że zasługuje na mój szacunek za to. Kim jest i za to, co osiągnął. Tydzień po moim wyjeździe doszliśmy do porozumienia. Jak każda zasada omawiana w tej książce, afirmacja tego, co dobre w człowieku, łączy się nie tylko z postaciami historycznymi w ważnych momentach dziejowych. Dotyczy też naszej epoki, w której duchowi komunikacji międzyludzkiej często brakuje poszanowania godności innych. Każdy, kto przemawia na mównicy politycznej, za pośrednictwem elektronicznego medium lub na sali konferencyjnej w duchu szacunku i afirmacji zdobędzie więcej przyjaciół i pozyska więcej ludzi do pozytywnego postępu niż ktoś, kto swój przekaz nasyca krytyką, potępieniem i protekcjonalnością. Dzisiaj piękno tej zasady polega na tym, że afirmacja innych nie ogranicza się do kontaktów w świecie rzeczywistym. Wprawdzie nic nie zastąpi skuteczności osobistego spotkania tłumaczy w udzielonym niedawno wywiadzie Blake Mycoskie. Założyciel Tom's Shoes trzeba jednak pamiętać, że świat cyfrowy może pomagać w budowaniu relacji. W każdej chwili mamy możliwość wysłania wiadomości afirmującej przyjaciół, fanów i czytelników za pomocą różnych środków przekazu, poczty elektronicznej, Twittera, komunikatora, na blogu. Nie popełniaj jednak błędu polegającego na oddzielaniu skali zakresu przekazu od jego zindywidualizowanej zawartości. Są one ściśle ze sobą powiązane. Niezależnie od rozległości prowadzonych interesów i ogromnej liczby zgromadzonych przyjaciół, przekaz zawsze jest nadawany i odbierany na poziomie indywidualnym. Ta sama zasada, która pozwoliła logopedzie uzyskać wpływ na króla, prowadzi do umacniania relacji między firmą i jej klientami, Dyrektorami i podwładnymi oraz ojcem i dzieckiem. Wszystkich nas łączy jedno pragnienie być cenionym przez innych. Ale to, czy uda nam się przekazać w swoim komunikacie, że kogoś cenimy, nie zależy od zbiorowości, do której się zwracamy. Każdy człowiek odbiera przekaz indywidualnie, niezależnie czy w pojedynkę siedzi za stołem, czy stoi w trzytysięcznym tłumie. W książce Carnegie Ego mamy opowieść która prawdopodobnie bardziej niż jakakolwiek inna w jego tekście poruszyła milionami czytelników z całego świata. Nie jest to tekst samego Carnegie'ego, lecz w Livingstona Larneda, który zatytułował go Ojciec zapomina. Carnegie przytoczył tekst z myślą o tych wszystkich, którzy zapominają się i całymi dniami krytykują innych. Przedstawił go nie z zamiarem pokazania ojca dostrzegającego swoje błędy, lecz syna, który w duchu bezwarunkowej afirmacji tak dogłębnie wpływa na ojca, że zmienia go na zawsze. Słuchaj, synu! Mówię do ciebie, kiedy śpisz z małą łapką skurczoną pod policzkiem i jasnymi lokami przyklejonymi do mokrego czoła. Przyszedłem do twojego pokoju z własnej woli. Kilka minut temu, kiedy czytałem w bibliotece gazetę, Przetoczyła się przeze mnie dusząca fala wyrzutów sumienia. W poczuciu winy stoję przy twoim łóżku. Oto, co myślałem, synu. Byłem dla ciebie ciężarem. Zrugałem cię, kiedy szykowałeś się do szkoły, ponieważ ledwie przetarłeś twarz ręcznikiem. Kazałem ci prosić o pozwolenie, byś nie musiał czyścić butów. Krzyknąłem ze złością, gdy upuściłeś coś na podłogę. Przy śniadaniu też wytknąłem ci błąd. Rozlałeś coś, pospiesznie przełykałeś jedzenie, zbyt grubo posmarowałeś chleb masłem. A potem, kiedy zacząłeś się bawić, a ja szykowałem się do wyjścia, odwróciłeś się i krzyknąłeś: Do widzenia, tato. Spojrzałem na ciebie spod oka i w odpowiedzi powiedziałem jedynie: Nie garb się. Wszystko zaczęło się od nowa późnym popołudniem. Zobaczyłem cię na drodze. Na klęczkach grałeś w kulki. Miałeś dziurawe skarpety. Upokorzyłem cię przy twoich kolegach, każąc ci maszerować przed sobą do domu. Skarpetki były drogie, gdybyś sam musiał je kupić, bardziej byś o nie dbał. Wyobraź sobie, synu, że tak pomyślałem. Czy pamiętasz, jak później? Kiedy czytałem w bibliotece, wszedłeś nieśmiało, z wyrazem bólu w oczach? Kiedy spojrzałem z gazety, stałeś w drzwiach wahając się, czy wejść? Czego znów chcesz? Warknąłem. Nie odpowiedziałeś, tylko przebiegłeś przez pokój jak burza i zarzuciłeś mi ręce na szyję, i pocałowałeś mnie, i twoje małe rączki zacisnęły się z uczuciem które Bóg zaszczepił w Twoim sercu i którego nie zabije nawet moje zaniedbanie. A potem już Cię nie było twoje nóżki tupały na schodach. Tak, synu, wkrótce potem gazeta wysunęła mi się z rąk i chwycił mnie ogromny, chorobliwy strach. Cóż za nauk mną owładnął? Nauk wynajdywania błędów i dawania repryment tak jakbym zapomniał, że jesteś tylko chłopcem. Ale nie dlatego, że Cię nie kocham. To dlatego, że zbyt wiele od ciebie wymagałem. Oceniałem cię na miarę moich własnych lat. A tyle było w Twoim zachowaniu prawdy, dobra i delikatności. Twoje serce jest tak wielkie, jak brzask nad wzgórzami. Było to widać, kiedy wbiegłeś, by spontanicznie pocałować mnie na dobranoc. Nic więcej nie liczy się tej nocy, synu. Przyszedłem pod osłoną ciemności do twojej sypialni i klęczę zawstydzony. To kiepska pokuta. Wiem, że nie zrozumiałbyś tego wszystkiego, gdybym mówił do ciebie za dnia, kiedy nie śpisz. Ale jutro będę prawdziwym tatą. Będę twoim kumplem i będę płakać, gdy ty płaczesz, i śmiać się, gdy ty się śmiejesz. Ugryzę się w język, kiedy przyjdą słowa z niecierpliwienia. Będę wciąż sobie powtarzał jak zaklęcie. Jesteś tylko chłopcem, małym chłopcem. Chciałem widzieć w tobie mężczyznę. A jednak teraz, kiedy skulony śpisz na swoim posłaniu, widzę, synu, że jesteś wciąż dzieckiem. Jeszcze wczoraj tuliła cię matka, trzymałeś jej głowę na ramieniu. Żądałem zbyt wiele, zbyt wiele. Gdy afirmacja płynie ze szczerego serca, nawet najmłodszego, wywiera głęboki wpływ, prawda. Wszelki postęp i rozwiązywanie problemów z innymi ludźmi zaczyna się od momentu, gdy przynajmniej jedna ze stron ma wolę odwołać się do tego, co dobre. Wtedy łatwiej ustalić, od czego zacząć i jak poprowadzić interakcję z obopólną korzyścią. Rozdział trzeci Docieraj do najważniejszych pragnień. W 2002 roku Time zamieścił na okładce zdjęcie dziwnego komputera. Składał się z półkulistej podstawy, do której za pomocą chromowanego wysięgnika przymocowany był płaski monitor z łatwo regulowanym położeniem. Nazywał się Imac i firma Apple Computer usilnie dążyła do tego, żeby przyjął się na rynku. W przeciwnym razie groziło jej wypadnięcie z biznesu. Apple zawsze odwoływała się do niszy na rynku komputerowym. Przeważnie do nabywców ze skłonnościami artystycznymi i niekonwencjonalnym podejściem. Jednak w artykule, do którego nawiązywała okładka, dyrektor generalny firmy Steve Jobs przedstawił zupełnie inną wizję. Pisał, że jego zdaniem przyszłość będzie należeć do komputera osobistego stanowiącego cyfrowe połączenie, kamery i odtwarzacza wideo, odtwarzacza MP3, Palmtopa telefonu komórkowego i odtwarzacza DVD. Postawił przyszłość firmy na wizję urządzenia konsolidującego wszystkie cyfrowe funkcje. I tak pojawił się iMac z pakietem programów, które dzisiaj stanowią synonim epoki cyfryzacji i e iTunes i e Foto oraz iMovie. E Krytycy i konkurenci drwili z Jopsa. Niektórzy nazywali nowy komputer cyrkowym i głupim, a wizję IOPS-a uznali za zbyt zamaszystą. A co na to opinia publiczna? Przyjęła wizję i obiecywany przez nią sposób życia. I tak cena akcji Apple Computer, obecnie po prostu Apple, wzrosła o 4856%. Drugi w kolejności konkurent uzyskał wzrost na poziomie 14%. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że inne firmy komputerowe nie chciały, aby kupowano ich produkty. Oczywiście, że nie. Każda chciała odnieść sukces. Każda chciała być lubiana. Zabiegały o coraz większe wpływy, przejawiające się tym, że ludzie nabywają ich produkty. Różnica polega na tym, że Steve Jobs dostrzegł regułę, którą wielokrotnie przypominał Carnegie, aby skłonić kogoś do działania, musisz odwołać się do jego podstawowego pragnienia. Reguła ta odnosi się zarówno do relacji z dziećmi, jak i dorosłymi, a nawet cielętami. Pewnego razu słynny filozof Ralph Waldo Emerson próbował wraz z synem zaciągnąć cielaka do obory. Szło im nie najlepiej. Ciągnęli i pchali zwierzę, a ono się zapierało. Ich zmagania zauważyła służąca. Pomyślała, że wprawdzie nie pisze mądrych esejów i książek. Ale zna rozwiązanie tej sytuacji. Podeszła do cielaka i wsunęła mu palec do ustęp. Cielak zaczął ssać, a ona ostrożnie pociągnęła go do obory. O czym zapomniał wielki filozof. O czym pamiętała jego służąca? Ona wiedziała, że jedno z podstawowych pragnień cielaka łączy się z jedzeniem. Gdy odwołała się do tego pragnienia, cielak za nią poszedł. Emerson z synem myśleli tylko o tym. Czego sami chcą, żeby zaprowadzić cielaka do obory i iść na obiad. Ale cielaka, hasającego po zielonym pastwisku mało interesował powrót do ciemnej, ciasnej obory, w której ma niewielki wybór jedzenia. Wtedy pojawiła się służąca i dała mu possać palec, przypominając, że w najbliższej przyszłości czeka go porcja ciepłego mleka. To doskonała opowieść, ponieważ mówi nam o dwóch ważnych sprawach, o których często zapominamy, Usiłując zjednywać sobie ludzi. Pierwsze uzyskiwanie wpływu wymaga więcej intuicji niż intelektu. O zasadniczej różnicy w podejściu sławnego filozofa i jego skromnej służącej nie zadecydowały przymioty umysłu. Z pewnością lepiej wykształcony był Emerson. Różnica wyniknęła z intuicji. Służąca miała więc coś, czego zabrakło Emersonowi. Powszechnie uważa się, że osoby z wysokich pozycji społecznych, dyrektorzy firm, lekarze, miliarderzy i rządzący są bardziej wykształceni i uzdolnieni. Wydaje nam się, że tacy ludzie nawet szeptem lub jednym skinieniem palca poruszają tłumem. Ale Gaj Kawasaki, kiedyś ogromny zwolennik Apple A, zwrócił uwagę. Jeśli ktoś taki nie nawiąże z ludźmi głębokich relacji, nie będzie w stanie wywierać na nich wpływu. Prawda wygląda tak, że wysoko postawione osoby mają warunki niewiele lepsze od przeciętnych, żeby wywierać wpływ na ludzi, a wywierają go w taki sam sposób jak inni. To nie kwestia wykształcenia ani doświadczenia. Tu chodzi tylko o to, żeby zapomnieć o swojej pozycji wysokiej czy niskiej i postawić się w miejscu drugiej osoby. W tym celu potrzebna jest przenikliwość i spontaniczna umiejętność odbierania tego. Co dzieje się pod powierzchnią interakcji? To, co najważniejsze pisał Antoine de Sanek Supery, pozostaje niewidzialne dla oka. O tym należy pamiętać, układając relacje z ludźmi, których chcesz pozyskać. Aby zjednać ludzi, nie musisz nad nimi górować intelektualnie. Chodzi o odkrycie, czego tak naprawdę chcą i przedstawienie im propozycji dającej obopólne korzyści. Wie niewiele. A tak dużo osiąga, mówił z podziwem o swoim szefie Robert M. C. Farlane, trzeci z sześciu doradców prezydenta Ronalda Reagana do spraw bezpieczeństwa narodowego. Reagan opuszczał Waszyngton, ciesząc się większą popularnością niż przed objęciem stanowiska, pisze Richard Norton Smith. Osiągnął coś, co nie udało się żadnemu prezydentowi od czasów Dwighta Eisenhowera. W jaki sposób? Według prezydenta Obamy Reagan dostrzegał w amerykańskim narodzie pragnienie odpowiedzialności i zmiany. Dotarł do tego, co ludzie czuli. Drugie wywieranie wpływu wymaga delikatności. Zmagając się z upartym cielęciem Emerson i syn mieli cztery ręce, cztery nogi i bojowy zapał. Tymi środkami nikogo nie da się zjednać. Dla kontrastu służącej wystarczył palec wskazujący i uparte zwierzę na własnych nogach i z własnej woli za nią poszło. To pokazuje, jak niewiele trzeba, aby skłonić kogoś do działania. Były prezydent USA, Dwight Eisenhower, miał w owalnym gabinecie przycisk do papieru z napisem, który w tłumaczeniu z łaciny brzmi łagodny w sposobie, skuteczny w czynach. Bezsprzecznie posiadał wpływ na cały świat. Harry Overstreet w Influencing Human Behavior pisze: Działanie powstaje w efekcie naszych podstawowych pragnień. A najlepsza rada, jaką można dać tym, którzy będą chcieli pozyskiwać ludzi w biznesie, domu, szkole lub polityce brzmi: Po pierwsze, roznieć w człowieku gorące pragnienie. Kto to potrafi ma za sobą cały świat. Kto nie potrafi podąża swoją drogą samotnie. Odwoływanie się do najgłębszych pragnień dotyczy wszystkich branż i wszystkich miejsc na świecie. Zarówno dyrektora z Holandii, jak i producenta z Hollywood. Najlepiej sprawdzają się takie relacje międzyludzkie, w których nadawca komunikatu przestaje dyktować i zaczyna odkrywać, na czym zależy odbiorcy. Natomiast te relacje, w których nadawca stara się powiedzieć odbiorcy, czego oczekuje, czy to w korporacji, czy w osobistych stosunkach, czy w układzie artysta-odbiorca skazane są na porażkę? Chyba nigdzie nie widać tego tak wyraźnie jak w handlu, czyli w dziedzinie, którą zajmujemy się praktycznie wszyscy. Bestsellerowy autor Todd Duncan w książce Kylindesale, WYD. Polskie, jak uniknąć dziesięciu błędów, które popełniają handlowcy, Logos, Warszawa 2011 rok. Opisuje najpowszechniejsze błędy z zakresu sprzedaży. Jeden z nich polega na przekonywaniu. Gdy nie rozpoznajemy prawdziwych pragnień drugiego człowieka, często właśnie go popełniamy niezależnie od tego, czy jesteśmy handlowcami czy nie. Błąd w argumentacji polega na tym, że zawarcie transakcji handlowiec traktuje jak wyrok, do którego chce przekonać zgrabnym uzasadnieniem. Monologuje i liczy, że ława przysięgłych stanie po jego stronie. Ale nie zdobędziesz zaufania klienta, jeśli cały czas będziesz mówił. Kwiecista oracja to za mało, aby zacząć budować zaufanie. Do tego potrzebny jest dialog. Prawdziwa rozmowa. Nie ma innego sposobu, aby dowiedzieć się, jakie produkty lub usługi zaspokoją potrzeby klienta. Później Duncan cytuje Theodor Azeldina, autora Conversation. Prawdziwa rozmowa przełamuje lody. Zdumiewające, na marketing i promocję marki wydaje się corocznie miliony dolarów, ale wiele z tych pieniędzy idzie na prezentację pragnień raczej nadawców niż odbiorców. Mamy w głowie pewną koncepcję, kim chcemy być lub jak ma być odbierana nasza oferta. I więcej czasu spędzamy na kształtowaniu i polerowaniu tego wizerunku niż na ocenianiu, czy ma on jakiekolwiek znaczenie dla tych, których chcemy do niego przekonać. Większość ludzi i firm więcej inwestuje w promowanie niż nawiązywanie kontaktu. A powinno być odwrotnie. Oto zestawione przez Dankana przeciwne formy komunikacji interpersonalnej. Które z nich odnoszą się do ciebie? Dialog. Otwartość na rozmówce, autentyzm, transparentność, profesjonalizm, chęć zaspokojenia potrzeb drugiej strony, zdobywanie zaufania, monolog, z góry przyjęty pogląd, udawanie, manipulacja, pozerstwo, chęć zarobienia pieniędzy. Tworzenie napięcia. Oczywiście, przekonanie o konieczności do. Jeżeli szukasz prezentu dla ukochanej osoby, gadżetu lub gry planszowej, aby zagrać z przyjaciółmi, zapraszam na topowy.com, link w opisie. Cieranie do najważniejszych pragnień nie oznacza, że świat otworzy się jak ostryga. Ale nie posiadając takiego przekonania, nie dotrzesz do większości ludzi zwrócą oczy i uszy ku propozycji bardziej angażującej. A w świecie, który Steve Jobs dostrzegł już w 2002 roku, mają nieograniczone możliwości. Większość firmowych emaili, komunikatów na Twitterze, wpisów na firmowych blogach i ogłoszeń reklamowych to monologi nastawione na prezentację opinii, wyróżnienie marki, zaprezentowanie produktu lub tworzenie osobowości. Właśnie dzięki temu osoba przemawiająca w duchu dialogu i wyrozumiałości zyskuje ogromną przewagę. Jak dowiedzieć się, czy masz taką przewagę? Zwykle wystarczy uczciwie przyjrzeć się wywieranym przez siebie wpływom. Czy naprawdę pomagają twoim pracownikom, czy tłamszą ich, zmuszając do dreptania w miejscu? Wydaje ci się, że w twoim małżeństwie dobrze się wiedzie, ale co na to twój partner? Twierdzisz, że klienci są zachwyceni Twoim produktem, ale czy znajduje to odzwierciedlenie w Twoich dochodach? Uważasz, że Twoja marka znana jest w całym kraju, ale w jaki sposób to zmierzyłeś? Różnice pomiędzy tymi, którzy naprawdę docierają do głębokich potrzeb, a tymi, którzy tylko bawią się w wywieranie wpływu na ludzi, tak jak dzieci bawią się w doktora, wyjaśnił David Shainer w The Seven Arts of Change. Prawie wszystkie przeprowadzone w ostatnich 20 latach badania dotyczące zmian w przedsiębiorstwach pokazują, że aż w 70% przypadków przedsiębiorstwom nie udaje się skutecznie wprowadzić zamierzonych zmian. Aby w firmie mogła zajść zmiana, najpierw musi ona dokonać się na subtelnym, duchowym poziomie poszczególnych osób tam pracujących. Tu muszą rozpoczynać się wszystkie trwałe transformacje, ponieważ wszelkie zachowania wynikają właśnie z ducha. Prawdziwa zmiana wynika z interpersonalnych relacji sięgających najgłębszych pokładów w człowieku. Tłumaczenia Shanera są absolutnie słuszne. Można im zaufać. Jego firma Connect Consulting przez 30 lat doradzała takim międzynarodowym korporacjom, jak Duracell, Ryobi, Mark USA i SVP Worldwide, umożliwiając im przeprowadzanie skutecznych zmian. Powyższe słowa uświadamiają nam że żadna kampania prowadzona przez firmę ani żadna indywidualna strategia komunikacyjna nie wywrze zamierzonego wpływu, jeśli nie odbywa się na głębokim poziomie relacji z ludźmi. To podstawowa zasada obowiązująca we wszystkich działaniach zmierzających do pozyskania ludzi, czy to pięcioletniego dziecka, czy pięciotysięcznej załogi pracowniczej. Były sekretarz edukacji USA przyznał, że poznał tę fundamentalną zasadę dopiero po pięciu latach pracy. Wydawało mu się, że jest zadowolony z osiąganych postępów. Wychodził do ludzi, wygłaszał przemówienia, a oni uśmiechali się i bili brawo. Uczestniczył w różnych imprezach i spotkaniach i wszystko wydawało się w porządku. Ale co z tego wynikało? Zastanowił się nad tym pewnego dnia, gdy po uroczystościach wigilijnych wracał do domu i doszedł do wniosku, że chociaż jest obecny wśród ludzi i wiele może zdziałać. To w gruncie rzeczy w jego departamencie nic się nie zmienia. Pięć tysięcy pracowników przychodzi regularnie do pracy, wykonuje swoje zadania i wraca do domu. W biurach panował ruch, ale działo się niewiele. Zaczął dociekać, jakie są przyczyny tej sytuacji. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy nowego roku wiele czasu poświęcał ludziom, dzięki którym tak naprawdę działa Departament Edukacji zawodowym urzędnikom zajmującym się biurowymi pracami, niezależnie od tego, która partia polityczna obejmowała Biały Dom. I wtedy zdał sobie sprawę, że stoi na mostku, obraca kołem sterowym, ale ono nie jest do niczego przymocowane. A ponieważ nie miał prawa zwalniać ani zatrudniać pracowników, to pozostawał mu tylko jeden sposób zdobyć ich przychylność. Problem polegał na tym, że urzędnicy widzieli wielu polityków, którzy przychodzą i odchodzą. Byli nimi zmęczeni i traktowali ich z dystansem. Nie oczekiwali na płynącą z góry inspirację. Żona poradziła sekretarzowi, aby przypomniał podwładnym, z jak wielką pasją podchodzi do edukacji. Ale nie słowem, tylko czynem: Idź do szkół, pogadaj z dzieciakami. Zainteresuj się drobiazgami. To zostanie zauważone, bo wszyscy troszczą się o codzienne, drobne sprawy. Nie mogę interesować się drobiazgami. Jestem sekretarzem edukacji. Zajmuję się problemami ogólnymi, stwierdził sekretarz. Żona uśmiechnęła się. Była córką handlowca. Kochanie powiedziała: Jeśli nie możesz zająć się szczegółami, nie dasz sobie rady ze sprawami ogólnymi. Miała rację. Sekretarz dobrze o tym wiedział. Przez kolejny rok jeździł po kraju, słuchał nauczycieli, czytał ich relacje i uświadomił sobie, jak bardzo kocha nauczanie. To już było pewne osobiste zwycięstwo. Ale co ważniejsze, jego działania wywarły wpływ na pracowników. Odżyła w nich pasja do wykonywania codziennych zadań służących reformie edukacji i poprawie szans wielu rodzin. Praca sekretarza zainspirowała urzędników Departamentu Edukacji do działania chociaż nie posłużyła mu jako temat przemówienia czy zebrania uwolniła ich najważniejsze pragnienia znów mieli cel znów mieli wiarę wystarczyło im przypomnieć że ich praca ma znaczenie sekretarzowi to się udało i nastąpił zwrot o 180 stopni w zabieganym świecie w którym żyjemy łatwo zapomnieć o dokonywaniu takich analiz Jakie przeprowadził sekretarz edukacji? Większość naszej współczesnej komunikacji cyfrowej działa tylko w jedną stronę i doszliśmy do przekonania, że mamy ograniczone możliwości poznania perspektywy drugiego człowieka. Wzrasta liczba ludzi, z którymi komunikujemy się codziennie, ale nasze widzenie świata nie poszerza się, a ulega ograniczeniu, staje się coraz ciaśniejsze. Skupiamy się na tym, jak przekazywać swój punkt widzenia i swoją perspektywę ciągle szybciej i jak najszerzej. Czyż nie wszyscy mamy do czynienia z taką sytuacją? Łatwo w ten sposób zapędzić się w pułapkę i zapomnieć, do czego właściwie zmierzamy do nawiązania relacji, pozyskiwania ludzi, do zgody i współpracy. Zaczynamy wierzyć, że odniesiemy zwycięstwo w wyniku częstotliwości kontaktu. A od czasu do czasu także dzięki oryginalności. Te strategie zastosowane w odpowiednim kontekście są bardzo przydatne, ale nie mogą być jednymi metodami pozyskiwania ludzi. Jest jednak także dobra strona tego ciągłego bombardowania nas informacjami dotyczącymi zarówno firm, jak i celebrytów. Dzisiaj za pomocą kilku kliknięć możemy błyskawicznie zorientować się w celach i poglądach innych ludzi. Omawialiśmy wcześniej niebezpieczeństwa wynikające z wykorzystywania przestrzeni cyfrowej do wyrażania swoich pretensji. Musimy być ostrożni w tym, co ujawniamy. Ludzie pokazują to, co kochają, lubią i chcą osiągnąć. Te informacje sumują się w ogół wiedzy, która daje pojęcie, a czasami nawet stuprocentowe przekonanie o ich najważniejszych pragnieniach. A to nieoceniona wiedza dla kogoś kto chce pozyskiwać ludzi? Bo tak jak ciele myślące jedynie o jedzeniu, także my ruszamy tylko za tym, czego pragniemy. Kanał YouTube topowy kom najlepsze audiobooki,